Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana Cudem nad Wisłą, to kolejne z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Kiedy władzę w Rosji przejęli bolszewicy, ich celem było wprowadzenie ustroju komunistycznego w całej Europie. Pierwszą przeszkodą do pokonania okazała się niepodległa Polska. Latem 1920 roku Armia Czerwona parła w kierunku zachodnim, a jej celem była Warszawa. Sytuacja wydawała się beznadziejna, jednak duch w narodzie nie zginął. Do armii tłumnie zgłaszali się wtedy ochotnicy. Mężczyźni, kobiety, młodzież szkolna, a nawet starcy. Natomiast reszta obywateli wspierała ich w każdy możliwy sposób. Bolszewicy, mimo liczebnej przewagi, nie byli w stanie przełamać oporu obrońców. Znajdujemy się w powiecie wołomińskim koło Warszawy. To właśnie na tym terenie, w Osowie i jego okolicach, doszło do krwawych walk, w czasie których męstwem wsławiły się oddziały armii ochotniczej złożonej z młodzieży i harcerzy. Symbolem tego bohaterstwa była męczeńska śmierć księdza Ignacego Skorupki, który zginął w czasie ataku bolszewików. Polacy nie wahali się oddać życia za swoją ojczyznę i dzielnie znosili kolejne ataki wroga. Dzięki niezłomnej postawie obrońców do Osowa dotarła odsiecz, a niedługo potem Wojsko Polskie przeszło do ofensywy i zmusiło nieprzyjaciela do ucieczki. Polacy nie po raz pierwszy sławili się w niesłychanym bohaterstwie i odwadze. Dzięki krwi przelanej pod Warszawą pochód Armii Czerwonej został zatrzymany, a Polska pozostała wolna i niepodległa. Chwała bohaterom. Cześć i chwała ich pamięci. Dobry wieczór Państwu. Powitaliśmy Was wraz z muzykami orkiestry Ordonka Palace. No i przedstawiliśmy taką krótką kartę historii sprzed 100 lat Bitwy Warszawskiej. Drodzy Państwo, dziś pragnę zaprosić Was na koncert z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej w ramach programu Osów rok 1920-2020. Zabierzemy Państwa muzyczną podróż wspomnień wraz z artystką Anną Przybysz i właśnie muzykami orkiestry Ordonka Palace. Drodzy Państwo, wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej Kresy RP oraz partnerów, którzy wsparli ten projekt. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Powiat Wołomiński, Pałac w Chrzęsnem, Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej oraz Fundacja Opieki i Jedności Kresowian. A projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2020. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę. Szanowni Państwo, muzyka, która dziś zabrzmi tutaj, niech będzie swoistym hołdem dla tych wszystkich, którzy walczyli w 1920 roku o wolną i niepodległą naszą ojczyznę. Wolność, którą cieszymy się i dnia dzisiejszego. Dlatego, drodzy Państwo, każda nasza uroczystość jest swoistym słowem dziękujemy. No i niech też będzie tak dzisiaj. Koncert, który zatytułowaliśmy Raz, dwa, stąpaj, bracie, bo tak Polska grzeje, Wiktoria 1920. To muzyczne wspomnienie tej Wiktorii 1920 oczami kobiety, która walczyła wraz z Ochotniczą Legią Kobiet. Dokładnie, drodzy Państwo, bo to właśnie polskie kobiety walczyły o wolność ojczyzny. Były to czasy niezwykłe. Budziła się odpowiedzialność za kraj, poczucie żarliwej potrzeby wolności. Kobiety inspirowane postawami nieustraszonych Polek na Kresach zaciągały się do milicji ochraniającej mienie, no a potem do Ochotniczej Legii Kobiet.
Zapraszamy do wysłuchania, ale także wspólnego śpiewania utworów dodających energii i ducha z tamtego czasu, z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Drodzy Państwo, to pieśni, w których zawarta jest historia, ale również miłość do ojczyzny. Oddajmy cześć, śpiewając te piosenki, bohaterom i bohaterkom. Usłyszymy m.in. pieśni o ułanach, szarą piechotę, wojenko, wojenko, warszawiankę, ale i ludowe piosenki. No oczywiście nie może zabraknąć piosenki o miłości. Szanowni Państwo, już teraz przed Wami Anna Przybysz i muzycy orkiestry Ordonka Palace. Zapraszam serdecznie, Anna Przybysz. Znowu wywiad. No ja rozumiem, trzeba na cały świat rozpowszechnić wszystko to, co tutaj się wydarzyło. No, my teraz troszkę na luzie, troszkę mamy teraz tutaj pod Wołominem w takim pałacu, jak pan widział, w Chrzęstnem, taki popas, odpoczywamy trochę, a ja niedługo na przepustkę się udam i wyjadę pod Sandomierz, bo stamtąd pochodzę i tam do wsi Andruszkowice zmierzam, żeby zobaczyć moją matuleńkę, bo już wiekowa jest i bardzo się martwi. No i jak tam dojadę, to po prostu już, właściwie to już myślami jestem tam. No bo takie zwycięstwo, każdy już chciałby gdzieś zobaczyć tę łanę, zobaczyć chatkę pobieloną, matunię. A jak wrócę, to zaraz podłogę wyszoruję, kwiaty do wazonu wstawię, takiego siwaka. Po prostu będzie pięknie. To będzie to. Opowiem panu, co pan będzie chciał. Kiedy ranne wstają zorze, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywot wszelki. Bądź pozdrowion, Boże wielki. Tobie śpiewa żywot wszelki. Bądź pochwalą, Boże wielki. A człowiek, który bez miary, obsypany Twemi dary, coś go stworzył i ocalił, ażebyś Cię też nie chwalił. A co stworzył i ocalił, a czemużby Cię nie chwalił? Opowiem matuleńce o tej Wiktorii. No jakby tu zacząć, gdzie skończyć, nie wiem, bo to było po prostu i straszne, i piękne, no nie wiem. Wstrząsające po prostu. Jak to na wojence, mogło być zupełnie inaczej, mogłam tu panu nic nie opowiadać. To by było straszne. Teraz na szczęście Polska jest wolna, no może będzie lepiej. Zawsze tata uczyli mnie, że trzeba za Polskę iść. Naturalne. I matka też to rozumiała i nas nie podtrzymywała w domu. Szczególnie, że było bardzo dużo takich odezw, wie pan, takich wydrukowanych ulotek, kartek. No wszędzie one były i one były tak. I dla niewiast takie były ulotki, że niewiasto, czy twój chłopak już poszedł na wojnę. I było dla matek, i było dla sióstr, a nawet dla ojców, żeby wstydu potem nie było w domu. To było niesamowite. A zresztą nasz pan premier, Wincenty Witos, właściwie on nie był taki pan, bo on był tak naprawdę przede wszystkim chłopem. I on miał tą siłę przebicia, no wie pan. On jak powiedział, jak zagrzmiał
jak do tych chłopów przemówił, że będą musieli teraz tę Polskę po prostu miłować i to, że będzie wolna Polska i że chłop będzie wolny. No nie do uwierzenia. Oni się pytali, to za jaką ojczyznę będziemy walczyć? Za cesarza czy za cara? Ale on im wytłumaczył, on do nich dotarł. To było niebywałe. Chyba nawet księdze w kościele mówili. Matka mi pisała, że na całą kościół do ojczyzny ratowania, do ojczyzny ratowania pędźcie, że musicie ratować ziemię, rodzinę, wiarę, kościół, wszystko. I ludzie zrozumieli. I to był właśnie ten cud. To był cud. Zaśpiewajmy. Bo będziemy śpiewać, to nie będzie tak, że pan tylko będzie słuchał i pisał. Będziemy śpiewać. Rota, proszę pana. Patrzę, czy pan umie. Nie rzucił ziemi skąd nasz lud. Nie damy pogrzeć mowy. Polski naród, polski lud. Królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam to pomóż Bóg. Tak nam to pomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył. Bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w prom i w pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam to pomóż Bóg. Tak nam to pomóż Bóg. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił. Oręży stanie kufiec nasz. Dług będzie nam hetmanił. Pójdziemy zwać złoty róg. Tak nam to pomóż Bóg. Tak nam to pomóż. Gnieść. Nie pójdziem żywo w trumnę, na polskie imię, na jej cześć. Podnosim czoła dumne, odzyska ziemi dziadów wróg. Tak nam to pomóż Bóg, tak nam to pomóż Bóg. Oh. Ja, wie pan, w naszym batalionie warszawskim kobiet, ochotnicza Legia Kobiet, to proszę pana, ja tutaj śpiewam z dziewczynami i tego ducha podnoszę. Także czasami pan będzie musiał ze mną śpiewać. Dobrze? No wiem, że tak, wiem, że tak. Wiem, że to nie jest łatwe, bo wie pan, to trzeba śpiewać skocznie i z humorem. No, a jak tą matuleńkę zobaczę, wie pan, ciągle już o tym myślę, no bo ja zaraz na tą przepustkę. Dawno nie byłam, oj, dawno. Dobrze, opowiem o tym Ossowie. Widzi pan, co tu leży. Tak, jak trzeba, to się przebieramy i pędzimy. To mam świeżo wyprane, wie pan, jakby co. No, a tak naprawdę, no to było strasznie. Nie mogę tak wszystkiego opowiadać, bo wie pan, przy mundurze nie można płakać, trzeba się trzymać. Tak nas uczyła Aleksandra Zagórska, że nie ma tam łez. Łez to tam w poduszki. No i wie pan, my z dziewczynami w Ochotniczej Legii Kobiet osłaniać miałyśmy tyły, no bo cała akcja w Ossowie, tam, nad Rządzą, ale my miałyśmy rozkaz taki, żeby tam, na Pradze, w Parku Skaryszewskim, w Parku Paderewskiego, tam zrobić swoje okopy, tam się trzymać i jakby coś nie wyszło.
no to byśmy miały tam trwać do końca. No już kiedyś tak było w Grodnie. No to nie było dobrze, bo dziewczyny poszły do niewoli sowieckiej, wie pan. A to nie jest taka łatwa sprawa. Ale my, było wspaniale i o tym opowiem mojej matuleńce kochanej. Ucałuję w główkę, w ręce i opowiem: matulu, my byłyśmy chronione, bo nasz sztandar, naszego batalionu OLK warszawskiego był poświęcony w katedrze warszawskiej. I tam, no to my byłyśmy chronione. I 14 sierpnia maszerowałyśmy traktem królewskim i stali mieszkańcy Warszawy i nawet był nuncjusz papieski, no to dla mamy ważne, wie pan, to opowiem. I wie pan, to wszystko było takie podniosłe, ludzie nam machali, ale bałyśmy się. Dobrze, że się szybko maszeruje, że się po prostu raz, dwa, stąpaj, siostro. Trzeba było mocno tupać obcasem, wtedy ta energia idzie do góry. A no nie było łatwo, bo po prostu było słychać te wszystkie dźwięki, te samoloty, artyleria, kanonie, no po prostu rannych przywozili, no roboty była co niemiara, nie, no to już nie pierwsza moja taka bitwa, no ale ta to po prostu była straszna. A jeszcze panu powiem, że to co najważniejsze, co też mojej mateńce powiem, że Słowo Boże jaką ma siłę. Ja wiem, ktoś wierzy, nie wierzy, ale w takiej chwili wszyscy wierzymy. Bo wie pan na pewno o tym, że radiotelegrafiści nadawali na swoich falach Słowo Boże, po prostu z Biblii fragmenty, no to ci Rosjanie zgłupieli, no oni po prostu w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje, ani nie rozumieli, ani swoich komend nie mogli nadawać. To nam bardzo, bardzo pomogło. No a jeszcze na koniec, to jeszcze jak już wszyscy uciekali tym traktem brzeskim, to my jeszcze te zaczepne działania tam na nich i wszystkie siły, które miałyśmy, poszło. A pogonić bolszewika, a co? A ja już, wie pan, muszę trochę tą wojnę, wie pan jak to jest, chwilę ochłonąć. Będę panu opowiadać, ale założę wianek, może zaśpiewam coś takiego ludowego, jak kiedyś słyszałam, jak Hanka Ordonówna śpiewała przy agitacji żołnierzy. No wie pan, to będzie wesoła piosenka, więc trzeba razem. O, proszę. O, letni wianek. Ej dziewczyno, ej niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą. Skryj się za ściany, skryj się za ściany, skryj się, skryj, skryj się, skryj. Ja myślałam, że to maki, że ogniste lecą. A to łady, łady, łady. A to łady, łady, łady. Strzeż się tego, co na przedzie, co na karym koniu jedzie. Oficjera, oficjera, strzeż się, strzeż. Mnie zabiera, zabiera, zabiera. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Serce weźmie i polegnie, potem w krwawym polu legnie. Zostaniesz wdową, zostaniesz wdową. Strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. Łez ja boli mnie uronie, jego serce mem zasłoni. Bóg go zachowa, zachowa. Oh,
Ja mam nadzieję, że mojego brata i ojca też, dlatego że raz, że ten sztandar, dwa, że ten nuncjusz, a zresztą pisali do matuli, że żyją. Wszystko dzięki naszym szarżom. Chyba nie wiedzą szarże. Szarże to znaczy te wyższe panie komendantki. To są nasze matki i ojciec w jednym. No po prostu one są fantastyczne. One mają tego ducha, są wykształcone, są przygotowane, zawsze dają przykład. No jeszcze przed wielkim bolszewickim najazdem byłyśmy młode i w 18 roku wstępowałyśmy wtedy do milicji we Lwowie. No, to była ciężka służba, bo młode dziewczyny byłyśmy. Znaczy, no ja to już byłam w takiej szarży czasami. I dziewczyny, no, miały trudne życie, bo wtedy, no, nie było umundurowania, no, było dużo takiej biedy, no, nikt na nas jakiegoś pieniędzy nie miał. Ale już wtedy dziewczyny były kurierkami, wartowniczkami, pełniły różne funkcje, a potem za Aleksandrą Zagórską poszły do Ochotniczej Legii Kobiet. Pewnie tam gdzieś wszystko, ta cała informacja gdzieś przepadnie i nikt nie będzie wiedział, co to są dziewczyny z Ochotniczej Legii Kobiet. No ale zobaczymy. Ale już byłyśmy skoszorowane, byłyśmy umundurowane. Często walczyłyśmy właśnie o Lwów, tam na rubieżach. Było nas około 400. 40 dziewczyn wtedy zginęło. Już nie mówię o rannych. A pan pyta teraz, czy mam narzeczonego. No jak pan widzi, miałam męża. Żyje, jest pułkownikiem, ale rozchodzimy się. Papiery są do rozwodu, dlatego że no, podobało mi się, że taki pułkownik, że ta wiara w zwycięstwo, że fantastyczny. No ale on chciał, żebym ja do domu poszła. No niestety, proszę pana, niedoczekanie. Ja jestem w wojsku i pomagam dziewczynom i tu jest moje serce. Zobaczymy, jak to kiedyś będzie. No jak mówiła Maria Dulempianka, róbmy swoje. I ja się tego trzymam. Dla wolnej Polski. A dziewczyny nie ma żadnych randek. Nic. Można pisać, tęsknić, jak mówiłam, w poduszkę. Natomiast tak, to jak kryształ. Musimy być po prostu wyjątkowe. Dlatego, że nam samo wojsko zarzuca, a te dziewczyny z OLK to pewnie jakieś tam. Absolutnie. Zagórska i Gerc trzymały nas jak w zakonie matki przełożone. Nie ma tak. Ale zaśpiewam piosenkę o miłości. Bo miłość jest, serce nie woda. Słowa i uściski.
zawsze obce będą mi. W życiu bliskim będziesz mi zawsze ty, tylko ty. Wie pan, czy jeszcze za kogoś wyjdę, jeżeli to pana interesuje, bo już też mam swój wiek, wie pan, no. Także ja już szukam raczej gdzie indziej zainteresowania. Polska jest moją miłością. Pyta pan wcześniej, co robiłam? W 19 roku byłyśmy okropnie dzielne. Często nie miałyśmy wtedy umundurowania, broni, żołdu. A trzeba było stać na warcie 24 godziny. I to nie tak, że człowiek stoi sobie i stoi z karabinem. Nie. Musi być czujny 24 godziny. Było nas mało, a dużo obiektów do obsługi. I trzeba było być przy pociągu, co miał na przykład 600 wagonów. Parę dziewczyn stało. No, dowództwo chciało 100 pistoletów, 100 karabinów. No gdzie? My tyle żeśmy nie miała. Zresztą gdzie w zimie? Gdzie tam trzymać gdzieś na północy od Lwowa, trzymać tyle dziewcząt na mrozie? A samochody trzeba było warte trzymać, a obiekty z umundurowaniem, z owocami, z jedzeniem, z amunicją, a bandytów koło pełno. Także to nie było ciekawe, no ale byłyśmy później za to chwalone, że karne i w takiej niebezpiecznej służbie. I oczywiście w 19 roku to nasza Legia Kobiet po prostu się rozrosła i było już 2,5 tysiąca dziewcząt, a jeszcze było więcej tych nieskoszarowanych, to około już 5 tysięcy, wszystkie działały. I nieraz tak wszyscy myślą, że to same sanitariuszki, a skąd? To były przede wszystkim dziewczyny, które były i w kawalerii, i były w służbie sanitarnej, w artylerii, w wywiadowczej służbie, szczególnie te bystrzejsze, te ładniejsze, no to się przydaje oczywiście. A opowiem mojej matuleńce, bo to jest najważniejsze dla mnie, wie pan, o Aleksandrze Zagórskiej, o Wandzie Gertz, o bohaterkach, o tych komendantkach, które były organizatorkami, jak ich świat nie widział. One wszystkiego nas nauczyły, musztry, strzelania, jak być czystą jak krew, jak być czystą jak kryształ. Wanda Gertz w młodości, przebrana, proszę państwa, za chłopaka. Już była w legionach polskich. No co za kobieta, no. A syn Aleksandry Zagórskiej, 14-letni chłopak, jako orlątko zginął we Lwowie. Ale pan co, musimy zaśpiewać, bo jak to wspominam, to wszystko, to zaraz mi się łezka kręci, a mówiłam, mundur, nie? Więc zaśpiewajmy razem, teraz z panem będziemy śpiewać. Także bardzo proszę, żeby panowie tu śpiewali. Kto tam dalej siedzi, niech śpiewa. No i wszyscy, co słuchają, też niech śpiewają. Proszę bardzo, Żurawiejki. Ciesz się, bracie, szpole, że masz protekcję, pan goder, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.
tańce do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. W Belwederze, na kwaterze, pośpisz, bracisz, poleżę. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. Kto się skarczą przez barierę, okrutniańskie szwoleże. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. Przykładem w boju śmieci, szwole, żerów, punkt do trzeci. Lance do boju, szable w dłoń. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. Zawsze dzielny, wszędzie zdań, grzech powiadce. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. A teraz taka będzie jeszcze wersyjka kobieca. Voilà. Babski leg i spiej, niech go nagła krew zalej. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń. Tak jest. Ach, ktoś jest babski leg i smiej, niech go nagła krew zalej. Tak w bałaku mówiono. A powiem panu jeszcze o tej ulubionej mojej bohaterce, którą znam, którą podziwiam nad wyraz, o Wandzie Gerz. Ona jak ta, wie pan, jak ta święta, no teraz zapomniałam, taka z Francji, bo ona to wszystko, wie pan, z domu wyniosła, bo jej ojciec w powstaniu styczniowym, to wiadomo, no, dla ojczyzny ratowania, to tradycja rodzinna. Jaką kto ma tradycję, tak ma, ciekawa jestem jak u pana. A ona jak miała 17 lat, to już działała w konspiracji, jeszcze w zaborach, potem w skautingu, a potem zdobyła mundur, obcięła włosy, no i nie było już odwrotu. No i trafiła do Legionów. I mało jej było, żeby tam gdzieś na tyłach coś, gdzieś tam jakoś jej pozwolili, no bo przecież musiała się rozebrać, zobaczyli, że jest kobietą, ale nie dała się przepędzić, absolutnie. No i doszła do kanoniera w Legionach Polskich. No to jest dla mnie wzór absolutny, no absolutny. To co, zaśpiewajmy teraz może na wesoło. Hej, hej, łani, co? Pojedziemy? Proszę. To ja może mam taką chustę już do domu przygotowaną. No nie wiem, czy tak na mundur, ale chyba pan wybaczy. Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, gdzie by nie kochały łana rzadki. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wam poleci. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wam poleci. Nie jedna panienka i nie jedna wdowa za wami łani polecieć gotowa. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Babcia umierała, jeszcze się pytała, czy na tamtym świecie łanie będziecie. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Jedzie, łani, jedzie, konik pod nim pląsa, czapkę ma na bagier i podkręca wąsa. Hej, hej, łani, malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Jedzie łan, jedzie, szablą pobrzękuje, uciekaj dziewczyno, bo cię pocałuje. Hej, hej, łani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, łani, malowane
ta panienka zawarł polecie. A niech pocałuje, nikt mu nie zabrania, wszak on swoją piersią ojczyznę osłania. Ej, ej, łani, malowane dzieci, niejedna panienka zawarł polecie. Zabawi poleci. Ach, no widzi pan, gorąco, ciągle jeszcze sierpień, a w mundurze ciężko. Ale wie pan, opowiem panu o tym, jak zainspirowało mnie to, że co robi muzyka w wojsku. Widzi pan, to mój bęben. Gram na bębnie, podnosi to temperaturę, działa na kobity, jest rytm, prawda? A jeszcze klarnet czasem, a czasami chłopaki jak dojdą. I jak zobaczyłam kiedyś, jak na scenie pod Zamościem była taka młodziutka dziewczyna, Marysia Pietruszyńska. No już na nią wtedy mówili Hanka Ordonówna, takie pseudonim, ale tak naprawdę to na Marysię, ona młodziutka jeszcze była, wiem, miała z 18 lat może albo i mniej. Takie dziewusze, ale jak ona śpiewała. I to, wie pan, nie w ogóle nie chodziło o ten głos, że to było ładne, czy tam, ale to wszystko było naturalne. I ona tym swoim głosikiem, jak zaśpiewała tym rekrutom, albo jak mówiła o tym, jak to trzeba do tego wojska iść, jak to za tą Polskę trzeba teraz stanąć za nią, i śpiewała ludowe, to o miłości, piosenki, ale jak ona to robiła, i też taką miała trupę niedużą z Warszawy, aktorów, artystów, było takie wzruszające, że wszyscy ze łzami w oczach śpiewali. Wszyscy po prostu od razu by się podpisywali, na czym by ona nie kazała się podpisać. I to było cudowne, bo ona jeździła po różnych miastach, po różnych wioskach, no i śpiewała dla żołnierzy. No taka była jej służba. I właśnie nawet Wincenty Witos, nawet marszałek, nawet Wieniawa, wszyscy ją chwalili, że niech jeździ, niech jeździ. No bo to jest tak jak taka propaganda, no ale jednocześnie no po prostu taki dar, że nie tylko głowę rusza, ale duszę. I wszyscy szli jak jeden w dym. I wszyscy wiedzieli, że warto. No to co, znowu będziemy śpiewać. Ja tak jak ona będę śpiewać w wojsku i poza wojskiem. A teraz będzie wspaniała piosenka o Kalinie. Muszę znowu sobie wianek założyć, żeby było tak jak Ordonka. Bo ja tak się od niej uczę. O.
Kobieta by troszkę inaczej zakończyła, no ale cóż. Chodzi o to, żeby był wreszcie pokój. A na tych koncertach, jak ta Ordonka śpiewała po tych wsiach, a czasami na takich popasach u żołnierzy w obozach, no to było niesłychane. Bo po prostu, jak śpiewali te piosenki o łanach, to wie pan, to od razu, szwoleżerowie, wszyscy z nogi w cholegach na stołki, tam gdzie popadło, że wyżej szabla w dłoń i śpiewali. I wie pan, taka była energia, taki czad. No nie, no ta Polska nasza, to po prostu, to jest cała ta wolność. To jest najpiękniejsze, co możemy chronić, to duch. A zresztą w tych piosenkach są historie opowiadane. O żołnierzach, o dziewczynach, o miłości. To wszystko jest nadzwyczajne. Ja myślę, że kiedyś, tam po iluś latach, to pewnie będą śpiewać te piosenki. No wie pan, no tak opowiadać, no i śpiewać. Ciekawa jestem, czy to wszystko jest gdzieś spisane, żeby później to przekazywać. To co? No to po zwycięstwo. Przybyli łani pod okienko. Jedziemy, proszę bardzo. O! Proszę bardzo, jedziemy! Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Pukają, wołają, wpuść panienko, pukają, wołają, wpuść panienko. Zaświecił miesiączek do okienka, zaświecił miesiączek do okienka. Zobaczyć byśmy radzi, Warszawę zobaczyć byśmy radzi. Gdy zwiedzim Warszawę już na pilno, gdy zwiedzim Warszawę już na pilno, zobaczyć to nasze całe Wilno, zobaczyć to nasze stare Wilno. A z Wilna już droga jest gotowa, a z Wilna już droga jest gotowa. Prowadzi prościutko aż do Lwowa. O Jezu, a dokąd wiara zmierza? Do domu, het koło, sam dowierza! Do domu, sam dowierza! O Jezu, a cóż to za mizeria? O Jezu, a cóż to za mizeria? Otwórz to, panienko, kawaleria! Otwórz to, panienko, kawaleria! O Jezu, a cóż to za kołota? O Jezu, a otwieraj, panienko, tobie kota! Panienka otwierać podskoczyła, panienka otwierać podskoczyła. Ułanów na nocleg zaprosiła, ułanów na nocleg zaprosiła. Proszę pana, po takich śpiewach, często nawet na czczo, a często nawet i o suchym, no nie powiem końskim, pysku. A trzeba było energii dołożyć, a i dziewczyny śpiewały, opatrywały ranek, a my żeśmy grały i piosenki smutne, i piosenki wesołe. No nie było tak radia, nikt nie słuchał, no chociaż radio tam mieli, no ale nie wolno było, bo myśmy zakłuszali fale. Nie opowiadałam panu jeszcze o marszałku, no ale właściwie to o marszałku nie trzeba opowiadać. Wszyscy go kochają, szanują, słuchają i to jest najważniejsze, że wszyscy wierzą w jego roztropność
i że jak już Polska będzie wolna, no to będzie cudownie, będziemy się rozwijać. No, nas chwalił, wiedział, że jest taka ochotnicza legia kobiet i że trzeba je wspierać, pomagać, dostarczać więcej amunicji, troszkę bardziej wyposażać, bo czasami no nie było łatwo. I co, to zaśpiewamy teraz taką piosenkę, na pewno pan zna, no bo znana piosenka o marszałku, o tym, jakim był wspaniałym człowiekiem i jak wszyscy się na nim wzorowaliśmy. To co, po zwycięstwo. Jedzie na kasztance, siwy strzelco strój, hej, hej, komendancie, miły wodzu mój, hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie szabelka twa ze stali, przecież idzie w bój, przecież idzie w bój, hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Komendancie, miły wodzu mój. Gdzie twój mundur jeneralski, jeneralski, złotem szywany, złotem szywany? Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. Masz wierniejszych ni stal chłodna, młodych strzelców rój, młodych strzelców rój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Nad lampasy i czerwienie, woli strzelca strój, hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Komendancie, miły wodzu mój. Ale pod tą szarą bluzą, serce ze złota, hej, hej, komendancie, to twoja cnota, hej, hej, komendancie, to twoja cnota. Z tobą po zwycięstwo, poprzez krew i znój, poprzez krew i znój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Pyta pan, jakie są dziewczyny. No niech pan popatrzy, niech pan pójdzie do obozu, niech pan zobaczy, jakie są wspaniałe. Po prostu kobiety w OLK są niezwykłe i zwyczajne w różnym wieku i w różnych są talenty. Każda ma jakieś swoje umiejętności, każda ma siłę, tężyznę fizyczną i dostosowana jest wtedy do formacji. No na przykład są przede wszystkim kobiety w biurze. No to wiadomo, inteligentne, wspaniałe, które umieją czytać, pisać i dostarczać meldunki. Ale są kobiety w szwalni. Mówi pan, powiem panu tak, no naszyć w ciągu dnia 400 gacji, no komplety po prostu bielizny. No to jest coś. Ręce pokute, bo często wykańczać trzeba wszystko ręcznie, a i chlebaków trzeba naszyć i innego ekwipunku. No to wszystko jest ciężka praca. No a w wywiadzie? No w wywiadzie to te najładniejsze i najmądrzejsze. No to bardzo się przydaje. Taka elokwentna, inteligentna dziewczyna. No i co jest ważne, że po prostu są genialne. Musimy się teraz uczyć wszystkiego, dla całej Polski pracować i to jeszcze nie jest koniec wojny, bo to jeszcze będzie trwało. Różne słuchy chodzą, nie wiem jak to będzie z OLK. Ważne, że jest Wiktoria i ja Matuli opowiem, że warto żyć. To co, może taką zaśpiewajmy piosenkę. No to jest taka piosenka, która zawsze nam towarzyszy w marszu, ja wtedy gram na bębnie, maszerujemy równo. No i to jest coś takiego, że ona nam, te słowa bardzo stare, pomagały nam po prostu przetrwać. Bo jak po lasach żeśmy chodziły, jak maszerowałyśmy po polach, no to wie pan, trochę smutno.
Ale jak sobie przypominałyśmy, że drzewa do nas salutują i przypominają nam o tym, że jesteśmy w naszej Polsce i to od nas zależy, czy dalej będziemy w niej. To co, szara piechota, panowie, proszę. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara, piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara, piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Tak idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerwają za błota, a oczy ich dumnie utkwione są tam. Piechota ta szara, piechota, a oczy ich dumnie utkwione są tam. Piechota ta szara, piechota. Maszerują felce, maszerują, karabiny czyszczą, szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą. Tak jak w tej piosence maszerowałyśmy. A błoto, a spiekota, no zupełnie jak w Osowie, gorąc taki był, a sam pan widzi, że to, no to jest na wszystkie pory roku mundur. Oczywiście mogę jeszcze założyć tam coś pod spód, ale tak naprawdę, czy jeszcze jakąś kurtkę taką, taką pelerynę mamy, ale no to ciężko jest, a czasami trzeba się czołgać, a skryć w rowie przed nalotem, no po prostu było ciężko, a co tam, nie będę narzekać. Jak drzewa nam salutują, to co tu narzekać? A pogoda nie rozpieszcza, no po prostu. Kiedyś na naszą ochotniczą Legię Kobiet mało kto zwracał uwagi. To bym chciała, żeby pan podkreślił, żeby po prostu wszyscy wiedzieli, że kobiety są ważne. Zresztą dzięki marszałkowi, dzięki naszym kobietom, które się wystarały, mamy prawo głosu, mamy swoje prawa. A oprócz tego no, jesteśmy po prostu bardzo... Bardzo taki zapał w sercu. No to absolutnie przy takich kobietach, jak ja tu spotkałam, Polska będzie wspaniała. I zawsze służyły też jako kurierki, jako sanitariuszki, wartowniczki. No trzeba to pamiętać, że to są funkcje niesłychane. Jest taka piosenka, która też rozgrzewa nam serca i ducha. I taki jest tam tekst. Raz, dwa, stąpaj bracie, bo tak Polska grzeje. A ja bym powiedziała też, raz, dwa, stąpaj, siostro, bo tak Polska grzeje. To co? Panowie, proszę bardzo. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, chłopcy malowani, że za tobą idą chłopcy malowani.
Witaj siostro, bo tak Polska grzeje. Dokładnie tak jest. I tu uprzedzę pana pytanie, bo chciał pan zapytać, co ja będę robić po wojnie. Tak, ostatnio mnie pani z kuriera pyta też. Powiem pan tak. No ja łączę swoje życie z wojskiem. Ja tu oddałam serce i duszę. Już raz pułkownikowi, a teraz Polsce. W całości. Zresztą już w OLK, nawet w milicji kiedyś, jak żeśmy jeszcze miały takie gospody we Lwowie, to uczyłyśmy chłopaków, co szli na wojnę, żeby w ogóle umieli czytać i pisać. Uczyłyśmy, herbata, zupa, to wszystko było potrzebne. My po prostu jesteśmy, wie pan, potrzebne. No i chcę pracować przy wojsku, no jest tyle do zrobienia, do nauczenia się, do nauczenia innych. No tak jak mówię, no nie wiem, czy nasza Legia jeszcze zostanie potem, czy zostanie rozwiązana, bo takie słuchy chodzą, nie wiem. A na razie pojadę na chwilę na przepustkę. Zobaczę Matulunię, moją ukochaną, cudowną. No i tak jak zamierzam później wrócić i oczywiście, tak jak właśnie uczyła nas Maria Dulębianka, że będziemy budować jako kobiety i w ogóle będziemy budować gmach naszej ojczyzny. To pięknie brzmi i tak właśnie zostawię. A teraz zaśpiewam panu warszawiankę i bym chciała, żeby pan ze mną zaśpiewał, żeby pan zobaczył, jaka to energia, prawda? Jaki to jest czad i ja zagram nawet na bębnie. Tylko najpierw zmieńmy czapeczkę. Dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. W tęczę Polski orzeł biały, patrząc lot swój w niebo wzbił. A nadzieją podniecany woła do nas z górnych stron. Powstań Polsko, zrzuć kajdany, dziś twój tryb. To Polak na bagnety, żyj swobodą Polską, żyj. Takim hasłem z najpodnięty, trąbo nasza wrogą brzmi. Trąbo nasza wrogą brzmi. Brzmicie bębny, życzcie działa, dalej dzieci. Jak ja słyszę, wie pan, talerzyk, jak ja słyszę orkiestrę, to już mogę stawać w obronie. Ale czas też na odpoczynek, czas na zrozumienie. I tak jak pan widzi, nie wiem, czy odpowiedziałam na wszystkie pytania, bo tak troszkę dużo mówiłam, ale to z emocji, wie pan. To wszystko się tak dzieje szybko. Mówią, że to cud nad Wisłą. Oczywiście wiele było cudów. Cudem była ta rzesza ludzi, chłopów, którzy poszli do wojska. Cudem było to, co mówiłam panu o tym radiu, to Słowo Boże. No ale największy cud to było to, że w ogóle byliśmy pod osłoną tych wspaniałych komendantów, generałów, samego Piłsudskiego i wszystkich innych generałów, którzy swoją roztropnością dali po prostu wszystko, co najlepsze. No i jesteśmy wolni. No chciałam wszystkim, może niech pan napisze tam, podkreśli, że
Dziękuję wszystkim i tym bohaterom, którzy polegli, szczególnie kobietom, bo mężczyzn wiadomo, i rannym, i wszystkim paniom, które tak pracowały. I one zawsze będą w moim sercu. Cokolwiek by się działo, jestem na ich wezwanie. Aleksandra Zagórska, Wanda Gerc, pani Witek. Po prostu dla Polski. No to co, już wieczór, to ja się chyba zbieram. To żegnam się z panem, no bo do mamy jadę, do Andruszkowic. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy. A gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nas chwali. A gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nas chwali. Dziękujemy bardzo serdecznie. Anna Przybysz i muzycy orkiestry Ordonka Palace. Dziękujemy serdecznie. Aniu, zapraszam Cię tutaj. Pozwól, że przedstawię tych wspaniałych dżentelmenów, którzy dzisiaj tutaj wystąpili. Drodzy Państwo, przy fortepianie Konrad Wantrych, na gitarze Jacek Przybysz, na perkusji Dominik Stankiewicz, na akordeonie Mateusz Wachowiak i klarnet Oliwier Andruszczenko. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Ja Państwu dziękuję, jak również tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt mógł powstać. Zachęcam Państwa do tego, byście byli z nami, a nadmienię jeszcze, że projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2020. Kłaniamy się i bądźcie z nami. Zapraszam do tego, byście śledzili nasze wydarzenia na Facebooku. Drodzy Państwo, Facebook Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej Kresy RP, na których zostaną wyemitowane kolejne wydarzenia w ramach projektu OSSUW 1920-2020, a między innymi reportaż ukazujący historię miejsc związanych z Bitwą Warszawską 1920 oraz film edukacyjno-historyczny na temat Bitwy Warszawskiej i Operacji Niemeńskiej 1920. Zapraszam serdecznie, a dziś żegnamy się już z Wami wraz z Anną Przybysz i zespołem Ordonka Palace. Dziękujemy bardzo. Do ukłonu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia.